Dobry wieczór. Witamy serdecznie panią dyrektor Urszulę Wielczyk, pana wójta naszej gminy Stefana Prusika, księdza Marcina Zieziulę, wszystkich zaproszonych gości, całą Radę Pedagogiczną i pracowników szkoły oraz wszystkich zebranych tu państwa. Cieszymy się, że możemy wspólnie spędzić tak wyjątkowy świąteczny czas. Zapraszamy państwa do obejrzenia i wysłuchania koncertu kolęd połączonego z przedstawieniem jasełkowym przygotowanym przez uczniów naszej szkoły. Zachęcamy także do włączenia się we wspólny śpiew kolęd. Zanim to jednak nastąpi, prosimy panią dyrektor o zabranie głosu. Witam państwa serdecznie w ten wyjątkowy, można powiedzieć, bożonarodzeniowy już czas, który zbliża się wielkimi krokami, bo już niebawem wkroczymy ten przedświąteczny okres. Proszę państwa, chciałabym serdecznie powitać wszystkich, którzy dzisiaj znaleźli czas, aby wspólnie z nami kolędować. Proszę państwa, serdecznie chciałabym przywitać przede wszystkim rodziców, bo jesteście najważniejszą publicznością dla swoich pociech, dla swoich dzieci. Dziękuję wam, że to dla wy indywidualnie, dla każdego z osobna przyszliście tutaj. Ale musicie pamiętać też, proszę państwa, że dziecko, każde dziecko jest też jednością tej społeczności szkolnej. Dlatego też zależy nam, aby każde dziecko miało możliwość zaprezentowania się przed pełną publicznością, żeby mogło zaprezentować swoje talenty artystyczne. Zapraszam państwa do wysłuchania części artystycznej. Dziękuję bardzo. Prosimy o zabranie głosu i odczytanie fragmentu Pisma Świętego pana wójta. Z Ewangelii według Świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiriniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła tak, że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom jego upodobania. Czas zacząć bożonarodzeniowy koncert kolęd. Thank you.
pięknych kolęd, które opowiadają nam radosną nowinę o narodzeniu Zbawiciela. Dziwimy się czasem, czemu ludzie nie przyjęli u siebie świętej rodziny. Oburza nas fakt, że król Herod kazał zabić małego Jezusa. Może zapieramy się, że my byśmy tak nie postąpili? A co by było, gdyby Bóg miał się narodzić w realiach dzisiejszego świata? Czy Bóg zastałby odrobinę miłości na ziemi? Jak wyglądałaby wtedy historia Marii i Józefa? Spróbujmy sobie to wyobrazić. Smutno mi, Józefie, że muszę jutro wyjeżdżać na studia. Mi także jest smutno, że nie będę cię tyle czasu widział. Będę na ciebie czekała. Och, Mario, ty wiesz, że cię kocham. Tak, wiem. W takim razie weźmy ślub, kiedy wrócisz. Dobrze, tak bardzo się cieszę. Pamiętam, kiedy jeszcze biegali po podwórku i bawili się razem. Jak ten czas szybko mija. Spójrzcie tylko na nich. Jak są szczęśliwi. Świat stoi przed nimi otworem. Tak, Maria jest najlepszą uczennicą w grupie. A Józef jest świetnym fachowcem. Jego firma budowlana za rok tak się rozwinie, że będzie przynosić wielkie dochody. Jak miło się na nich patrzy. Mario, bardzo cię umiłowałem. Chcę, żeby przez ciebie przyszło zbawienie. Czy się zgadzasz? Tak, zgadzam się. Urodzisz syna, który nauczy świat miłości. Ale jak to będzie możliwe? Przecież ja nie mam jeszcze męża. Duch Święty napełni cię, bo dla Boga nie ma nic niemożliwego. Zatem niech tak się stanie. Mamo, nie wiem dokładnie jak i dlaczego, ale będę miała dziecko. No tak, kiedyś będziesz miała. Ale nie, ty nie rozumiesz, ja już teraz mam dziecko. Co ty mówisz? Jesteś w ciąży? Jak ty mogłaś tak postąpić? Przecież nie jesteś gotowa. Nie masz pracy. Zniszczyłaś sobie karierę. A co z Józefem? Rzucisz go? Co mu powiesz? Robisz nam wstyd przez całą miejscowością. Patrzcie, to ona. Niby taka święta. Wcale nie ma rozumu. Zniszczyła sobie życie. Jak teraz ukończy szkołę? Pewnie ją wrzucą, jak nie pozaliczę egzaminów. Sama jest sobie winna. Śpiewamy to na mszy. Dobrze, zaczynamy. Thank you.
nazywa ten nasz chórek. Tak, ale mam dylemat. Chodzi ci o Marię? Tak, to już chyba 6. miesiąc. Wszyscy widzą, że jest w ciąży. Jak zobaczą ją w naszym chórze, to mogą zacząć zlegać. W takim razie musimy jej powiedzieć, żeby zrobiła sobie przerwę od naszego chóru. Jak ona mogła mi to zrobić? Wszyscy ludzie o tym mówią, a my nic nie powiedziała. Przecież wyznaliśmy sobie miłość. Józefie, Maria wciąż cię kocha. A jeszcze mnie nie zostawiła. Chyba kocha mnie nadal. A może ktoś ją napadł, a teraz się wstydzi? Dziecko, które nosi Maria, pochodzi od Boga. Nie mówi nic, bo sądzi, że i tak nikt jej nie uwierzy. Za bardzo znam Marię. Gdyby ktoś ją napadł, powiedziałaby mi. A zatem chyba tylko Bóg sprawił taką rzecz, że powstało nowe życie. Mario, chcę być z tobą, zaopiekuję się tobą i dzieckiem. Panie prezesie Herodzie, musimy działać w kwestii regulacji narodzin dzieci w państwie. Dlaczego? Rodziny katolickie mają coraz więcej dzieci i wychowują ich w twojej wierze. A to sprawi, że w przyszłości straci pan twój urząd. Co takiego? Nie mogę do tego dopuścić. Wprowadzę rozporządzenie, żeby rodziny mogły mieć tylko jedno dziecko, a każde kolejne muszą abortować. Myślę, że na razie wystarczy wypuścić krzykaczy na ulicę, żeby robiły zamęt w głowach kobiet, a te same dojdą do wniosku, że chcą usunąć dziecko. Świetny pomysł. Zatem niech tak będzie. Usuń dziecko, po co ci one? Usuń dziecko, tylko będziesz się szkadzało w życiu. Nie zrobię tego, to mój skarb. A jeśli urodzi się niepełnosprawne, usuń je. Będę je kochać. Masz wybór, to przecież twoje ciało. Nie mogę, to przecież dar od Boga. Szybko uciekajmy stąd, to nie jest bezpieczne. Tej nocy anioł przyszedł do Józefa. Zbudź Maria, co tak słodko śpi. Ten kraj dziś to niebezpieczna strefa i policzone małych dzieci dni. Polityk Herod ciągle żuwa wie, że chociaż władzy cieszy jego dłoń. I książę świata patrzy nań łaskawie, to w rączkach dziecka może kryć się broń.
ciszej. Józefie, zaczęło się. Tu niedaleko jest przychodnia zdrowia. Może tam nam pomogą. Dzień dobry, Maria rodzi. Niestety, nie możemy pomóc. O tej porze nie ma żadnego lekarza. Zadzwonię po karetkę. Szpital, słucham. Kobieta zaczęła rodzić. Jesteśmy na ulicy. Proszę, pomóżcie. Niestety, wszystkie karetki wyjechały. Mamy dużo zgłoszeń, a poza tym sale są przepełnione. Proszę próbować za jakiś czas albo udać się do innego szpitala. Józefie, nie mamy czasu. Musimy się gdzieś schować. Widzieliśmy was z daleka. Tu w pobliżu jest przytułek Dom Chleba. Wprawdzie nie ma tam wygód, ale się ogrzejecie i dostaniecie coś do jedzenia. Chodźcie z nami. Dniowe noce, zimowe noce, Dzieciątko Boże, śni na dygodze. Idzie przez pola pokryte śrozem, wiatr mu wydwania wioski znajome. Hej, polenta, polenta, hej, polenty, to czas, to ogrzeje rączetna, to spełnienie mu da. Hej, polenta. Bezdomnych Dom Chleba. Maria rodzi, proszę, pomóżcie. Wchodźcie szybko, zaraz znajdziemy jakieś łóżko. Hej, pomóżcie pani. Proszę, weźcie koc. Przyniosą trochę jedzenia i picia. Weźcie jeszcze ręczniki. Tu są pieluszki. Zaraz poszukam jakiś ubranek. Pełna niebieskich twarzy.
przymierza do naszego przytułku. To przecież pani dyrektor, ksiądz proboszcz i pan wójt. Co ci trzej dostojni goście chcieli u nas zobaczyć? Jako przedstawiciel władz szkolnych mogę ci obiecać otwarcie indywidualnego toku studiowania. Umożliwię ci również zaliczenie egzaminów w dogodnych dla ciebie terminach. Jako przedstawiciel władz kościelnych obiecuję udzielenie wam sakramentu małżeństwa i chrztu dziecka. Zorganizuję również w parafii zbiórkę potrzebnych rzeczy dla was i dziecka. Jako przedstawiciel władz samorządowych mogę oddać wam do użytku mieszkanie gminne na czas, dopóki nie znajdziecie swojego. Dziękujemy wam za pomoc. Teraz czujemy, że nie jesteśmy sami i że z waszą pomocą sobie poradzimy. A także widzimy, że nowe życie, które daje nam Bóg, jest naprawdę ważne. Chociaż czasy się zmieniły, to widzimy, że historia narodzenia Jezusa nie staje się wcale łatwiejsza. Dobrze jednak, że są ludzie dobrego serca, którzy przyjmują dziecko Jezus jako dar od Boga dla naszego zbawienia.
za uwagę i wspólne kolędowanie. Mamy nadzieję, że przesłanie naszego przedstawienia wzbudziło refleksję nad właściwym przeżywaniem prawdy Bożego Narodzenia. Ufamy, że ze względu na Boże wcielenie każdy z nas opowie się zawartością i sensem ludzkiego życia. Na koniec zapraszamy jeszcze do obejrzenia występu pod tytułem Taniec Aniołów, który zaprezentują uczniowie ze Szkolnego Koła Tanecznego. Nasz bożonarodzeniowy koncert kolęd dobiegł końca.
Prosimy o zabranie głosu panią dyrektor. Tak jak prowadząca zapowiedziała, tym miłym akcentem pragniemy zakończyć dzisiejsze nasze spotkanie. Proszę Państwa, mamy nadzieję, że wprowadziliśmy Was w ten wyjątkowy, oczekiwany klimat świąt Bożego Narodzenia. W związku z tym, że zbliżają się święta, nowy rok, chciałabym Państwu życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności, aby najpiękniejszym prezentem bożonarodzeniowym był czas spędzony w gronie najbliższych, wypełnionych radością, miłością, wiarą i nadzieją. Szanowni Państwo, w przededniu tych wielkich dni, myślę, dni Bożego Narodzenia, kiedy będziemy sobie za chwilę składać życzenia, życzyć sobie może tak tradycyjnie wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, chciałbym, żebyśmy się troszeczkę zastanowili, po raz który już sobie składamy te życzenia, po raz kolejny na pewno w swoim życiu. No ja już ponad 50 będę składał takie życzenia, ale chciałbym, żebyśmy się wszyscy na chwilę zastanowili w tym momencie, czy te życzenia to nie jest taki zwyczaj, taka jakaś tradycja tylko, a może się właśnie tak zdarzyć, że kolejne życzenia, kolejny raz składane, one się będą kumulowały, żeby z tych życzeń, z tego naszego postępowania, z tych pokładów dobroci, które mamy, żeby coś dobrego wyniknęło. Może się warto zastanowić, żeby właśnie temu drugiemu człowiekowi, niekoniecznie w najbliższej rodzinie, kiedy się wzruszamy, kiedy popłynie łza, ale właśnie temu drugiemu człowiekowi, bliźniemu, sąsiadowi, sołtysowi, radnemu, również i wójtowi, żeby właśnie również dobrze życzyć i żeby jednocześnie jakoś tą dobroć okazać. Także taka chwila refleksji, zachęcam do tego Państwa, ale od serca wszystkim, przede wszystkim rodzicom gratuluję tak wspaniałych dzieci. Naprawdę wspaniale te dzieciaczki tu występowały. Myślę, że jest to piękna dawka emocji, która myślę, że wprowadza nas właściwie w ten okres Bożego Narodzenia. A Państwu życzę dużo dobra, dużo radości, spokoju i tej rodzinnej, świątecznej atmosfery. I żeby jak najwięcej owoców było właśnie z tych życzeń, z tych spotkań, z tych emocji, które nam od lat wzorem naszych ojców, naszych dziadów towarzyszą. Wszystkiego dobrego, Szanowni Państwo. Dziękuję.